Wanda Rombel urodziła się w Toczyskach koło Bukowa 6 listopada 1926 roku. Wcześniej straciła rodziców, a ponieważ nikt się nią nie zaopiekował, zgłosiła się do domu dziecka w Lublinie. Przebywała tam do 1948 roku, kiedy wykryto u niej chorobę Heinego-Medina. Kilkuletnie leczenie nie przynosiło rezultatów, a stan Wandy ciągle się pogarszał. W 1955 roku zamieszkała w domu pomocy społecznej, gdzie pozostała do końca życia. Za namową personelu poślubiła Tadeusza Niewęgłowskiego, jednak on wkrótce zmarł. W 1962 roku została tercjarką dominikańską i otrzymała imię Siostry Róży. Od 22 roku życia sparaliżowana. Przeszła 9 operacji, 4 zawały serca, ciężką astmę, kamienie w drogach moczowych, zapalenie nerek, chorobę wrzodową żołądka. Wielu leków nie mogła przyjmować, więc musiała cierpieć. Setki osób, które przychodziły do Siostry Róży prosić ją o modlitwę, mówiły później, że dzięki niej otrzymały wiele łask. Jak wspomina opiekujący się nią lekarz, cierpiała bardzo. Jest to nie do opisania. Zawsze jednak była uśmiechnięta i pogodna, zawsze miała czas dla innych kosztem swojego zdrowia i mówiła, że takie jest jej posłannictwo tu na ziemi. Siostra Róża Niewęgłowska zmarła w opinii świętości 16 września 1989 roku. Każdego miesiąca w 3 kościołach lubelskich i bazylice w Niepokalanowie odprawiane są msze święte w intencji beatyfikacji Siostry Róży. Ojciec Stanisław Celestyn Napiórkowski, polski teolog, kapłan, franciszkanin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Brat Feliks Grabowiec, franciszkanin z Niepokalanowa, Siostrę Róże poznał w 1975 roku. Doktor Krzysztof Włoch, osobisty lekarz Siostry Róży, znany lubelski psychiatra. Panie doktorze, rzeczywiście medycyna nie mogła pomóc jakoś Siostrze Róży, która była jednym wielkim cierpieniem? No niestety, ale nie. Stan zdrowia Siostry Róży był taki, że medycyna była bezradna wobec wielu schorzeń, które występowały u Siostry Róży. A nie dziwiło pana doktora to, że z tyloma chorobami tak cierpiący człowiek, powtórzę, jedno wielkie cierpienie, ta kobieta przeżyła aż 63 lata? To jest niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, dlatego że jest to irracjonalne, żeby człowiek z tyloma chorobami przeżył tak długi okres życia, zwłaszcza że Siostra Róża była sparaliżowana i bez przerwy przebywała w łóżku. Bardzo cierpiała, były silne dolegliwości bólowe. Nieraz w nocy przyjeżdżałem do Siostry Róży, siostry zakonne dzwoniły, żeby przyjechać, bo jest bardzo zły stan zdrowia. Później przed pracą przyjeżdżałem do Siostry Róży o godzinie, powiedzmy sobie, tam 7 czy 8, będąc wcześniej o godzinie 2 w nocy na przykład, i ten stan zdrowia był zupełnie inny. Siostra Róża była w zasadzie pogodna, uśmiechnięta, nie było widać cierpienia, które miało miejsce kilka godzin wcześniej, gdzie temperatura na przykład była 40-41 stopni, była temperatura normalna. I wtedy zauważyłem, że to jest coś niezwykłego, że coś dzieje się na naszych oczach, czego w sposób racjonalny nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak to się dzieje. I zrozumiałem wtedy, nieraz, przecież kiedy były ciężkie napady duszności, astmy, że Siostra Róża żyje jakąś siłą, która moim zdaniem pochodziła od mocy Bożej. I dzięki tej mocy Siostra Róża potrafiła przetrwać tyle lat w tych cierpieniach. Normalny człowiek umarłby, natomiast Siostra Róża żyła. Mało tego, przecież udzielała pomocy innym ludziom, modliła się. Ludzie przyjeżdżali prawie z całego świata do Siostry Róży.
chociażby na przykład fakt uzdrowienia 14-letniego Mariusza, który miał nowotwór jelit. Jest potwierdzone to przez 6 osób, w tym 2 lekarzy, są zaświadczenia. Tutaj brat Felix powie, bo to jest ujęte w książce o siostrze Róży i w folderkach. Także te niezwykłości świadczyły o tym, że to nie jest sprawa ziemska, że to jest sprawa Boża. Bracie Feliksie, a brat siostrę Różę poznał w Niepokalanowie. Jak ona tam się znalazła? Przecież ona przebywała w domu opieki społecznej w Lublinie. Studenci z Kulu przywieźli ją do Niepokalanowa na 10-dniowy wypoczynek. Wypoczynku nie zaznała. Wkrótce zachorowała. Zapalenie płuc. Nie przyznała się, że jest chora. Od pierwszej chwili widziałem, że ona jest niezwykłą osobą. Spokojna, radosna, uśmiechnięta. Ojcze profesorze, ojciec zainteresował się siostrą Niewęgłowską już po jej śmierci? Przed śmiercią. Pracowałem na uniwersytecie. Duszpasterstwu się nie oddawałem, ale zaproszono mnie z posługą kapłańską do jakiejś chorej w domu opieki społecznej przy ulicy Głowackiego. Nie znałem osoby, nie wiedziałem, no ale proszą o posługę kapłańską, więc się tam udałem. I wtedy to było moje pierwsze zetknięcie się i poznanie siostry Róży. Czy wtedy jakieś wrażenie na ojcu wywarła? Do dzisiaj pamiętam. Nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić. Czułem jakąś niezwykłość. Jakąś mistykę. Jakiś pobożny nastrój, pobożny klimat. Coś niezwykłego. To jest ważne, ponieważ no, ojciec jako uczony profesor takim chłodnym okiem patrzy właśnie, na pobożności. Było dla mnie dziwne. A bliższą znajomość z siostrą Różą miałem pośrednio poprzez dokumenty. Właśnie brat Felix udostępnił mi korespondencję między nim a nią. I opowiadał mi, że 2 razy w roku starał się ją odwiedzać. Pan doktor opisuje, że był świadkiem odwiedzin bardzo różnych ludzi z bardzo różnych stron. W zasadzie byłem u siostry Róży prawie każdego dnia. O różnych porach dnia i zawsze byli ludzie odwiedzający siostrę Róże. Było dużo księży, dużo zakonników, ale i ludzi świeckich. W różnym wieku. I widziałem tych ludzi. I rozmawiałem z niektórymi z nich. Ci ludzie mówili, że doznali wiele dobra poprzez modlitwę siostry Róży, wiele dobrodziejstw. I to po prostu też dawało mi do zrozumienia, że na naszych oczach dzieje się coś niezwykłego. Ta niezwykłość tej atmosfery, która wokół siostry Róży odbywała się, była na zasadzie jakiegoś misterium, które było dla ludzi niezrozumiałe. Dlaczego tak dzieje się i jaka to jest siła, że siostra Róża, cierpiąca, leżąca, człowiek, który był tak bardzo schorowany, ma tyle w sobie energii i siły, żeby pomagać jeszcze innym ludziom. Bracie Feliksie, brat jest bardzo, bym powiedział, nawet emocjonalnie związany z siostrą Różą. Czy brat czasami się modli do niej? Oczywiście, bardzo często. A zwłaszcza ci, którzy proszą mnie o modlitwę, to modlę się modlitwą zatwierdzoną przez arcybiskupa Bodzika i tą modlitwą wypraszam łaski dla potrzebujących. A czy o jakichś łaskach otrzymanych za wstawiennictwem siostry Róży brat wie? Oczywiście. Pani Leokadia ze swoim synem Mariuszem udali się do Bobolnicy na pielgrzymkę. Po powrocie Mariusz poczuł się bardzo źle. Badania lekarskie wykazały, że to był rozległy nowotwór jelit. Ratunku dla Mariusza już nie ma. Zrozpaczona matka Leokadia
udawać się do siostry Róży. I siostra Róża tak powiedziała: Mariusz będzie żył. Mariusz wyzdrowieje. Trzeba dać na trzy msze święto. Jedną w katedrze lubelskiej, drugą w Obolnicy, tam gdzie byli na pielgrzymce, a trzecią w domu opieki społecznej, tam gdzie siostra Róża przebywała. I dodała: za rok macie iść do Obolnicy, by podziękować Bogu za uzdrowienie. Późniejsze badania wykazały, że nie ma śladu raka jelit. Są czyste. Myślę, że kult siostry Róży po jej śmierci trwa, bo przecież dalej ludzie się modlą o jej wstawiennictwo. Czy rzeczywiście ojciec jako naukowiec widzi przesłanki ku temu, że mógłby ruszyć proces beatyfikacyjny? Nie rozpoczął się proces beatyfikacyjny, o ile jestem zorientowany, ale jestem święcie przekonany, że nadszedł czas, żeby ruszył. Ponieważ w duchowości siostry Róży uderza mnie jej coś bardzo specyficznego. Ona bardzo cierpiała, niekiedy straszliwie cierpiała, a nie modliła się, żeby Pan Bóg zmniejszył jej cierpienie albo skrócił cierpienie. Czy można oczekiwać większego dowodu świętości człowieka, głębi duchowości chrześcijańskiej? Bardzo chciałbym, żeby jak najszybciej to światło zostało wyniesione wysoko, żeby ono pomogło ludziom cierpiącym cierpieć bardziej po chrześcijańsku.